Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszej kolejnej kwartalnej konferencji wynikowej. Tradycyjnie od pewnego czasu odbywa się ona w formule hybrydowej, czyli mamy tu na sali naszych zacnych gości, witam serdecznie, i tam w przestrzeni zdalnej, mam nadzieję, licznych zainteresowanych naszymi wynikami kwartalnymi. Proszę Państwa, tradycyjnie prezentacja, po prezentacji czas na pytania i odpowiedzi, agenda standardowa, takiej, jakiej mogliście się spodziewać. W związku z tym przejdźmy do najważniejszych informacji bez zbędnej zwłoki. Proszę Państwa, to powiem tak, mam ogromną nieprzyjemność ogłoszenia wyników kwartalnych ze stratą, którą bank zrealizował w trzecim kwartale tego roku w wysokości 347 milionów złotych. To jest najwyższa strata w historii naszego banku, przynajmniej odkąd pamięć ludzka sięga. I trudno się tą stratą cieszyć. Ona jest oczywiście wynikiem wakacji kredytowych, których koszt zaksięgowaliśmy w trzecim kwartale, 965 milionów złotych. Trzeci kwartał to również dodatkowe koszty związane z powstaniem tak zwanego SOPK-a, czyli systemu ochrony banków komercyjnych, no i paru jeszcze innych kwestii jednorazowych. Gdyby oczyścić wyniki, to zysk banku wyniósłby blisko 570 milionów, zysk kwartalny, i wtedy mówimy o zupełnie innej rzeczywistości. Czyli de facto jest tak, że gdyby nie czynniki historyczne, czyli rezerwy frankowe i całkowicie zewnętrzne, mielibyśmy do czynienia ze sprawnie funkcjonującym, transformowanym, zyskownym bankiem, dostarczającym akcjonariuszom adekwatnego zwrotu na zainwestowanym kapitale, a rzeczywistość wygląda, proszę Państwa, inaczej. No, niejako pozytywną na tle tej straty informacją jest to, że po trzech kwartałach bank pozostaje zyskowny na poziomie 189 milionów złotych. Oczywiście jest to niewielka kwota w stosunku do naszych i aspiracji, i możliwości, i założeń, i ciężkiej pracy, jaką blisko 8,5 tysiąca pracowników wykonało przez 9 miesięcy tego roku. Jeżeli chodzi o to, co się generalnie działo, już trochę odchodząc od tych kluczowych liczb, to był to czas wzrostu, głównie w obszarze bankowości korporacyjnej, gdzie zwiększyliśmy nasze udziały rynkowe. Zresztą udziały rynkowe zwiększyliśmy zarówno po stronie depozytowej, jak i kredytowej. Bank więc pod tym względem urósł. Bankowości detalicznej zaczynamy wyraziście dostrzegać kwestie związane ze spowolnieniem gospodarczym. Rynek kredytów hipotecznych jest w stanie załamania. Widzimy też sygnały spadku rynków kredytów niehipotecznych, mówiąc bardzo ogólnie, czyli gotówkowych czy ratalnych. Natomiast to, co widzimy po stronie pozytywnej, to wyraźny wzrost transakcyjności naszych klientów w obszarze bankowości detalicznej. Nasi klienci pracują z nami bardziej intensywnie, częściej korzystają zarówno z bankowości internetowej, jak i mobilnej, częściej korzystają z naszych kart, i to nas stanowczo i zdecydowanie cieszy. Bank był, pozostaje i będzie skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju, na kwestiach związanych z ESG. Tam dokonaliśmy istotnego postępu, o czym powiemy nieco później. No i właśnie później jest już teraz. Spojrzenie przez pryzmat naszych filarów strategicznych. Ja nie będę omawiał wszystkich elementów, które tu są oczywiście napisane. Skoncentruję się na tych związanych z ESG, o czym wspomniałem poprzednio. Dwie informacje. Po pierwsze, o około 600 milionów złotych wzrósł wolumen zielonego finansowania udzielonego w trzecim kwartale. Łącznie ten wolumen to 5,7 miliarda i to jest solidna wielkość i bardzo pozytywny trend. Po drugie, otrzymaliśmy rating ESG, ESG od agencji Sustainalytics. To jest jedna z wiodących agencji przyznających rating w tym obszarze. Rating na poziomie 10,9 jest najlepszym rankingiem spośród wszystkich banków w Polsce. To jest bardzo, bardzo atrakcyjny, dobry poziom pokazujący niskie ryzyko ESG w przypadku naszej instytucji. To jest absolutnie
absolutnie coś, czego jesteśmy dumni, co potwierdza słuszność naszej strategii i podejmowanych w związku z tym działań. Pozostałych kwestii nie będę w detalach omawiał, macie je Państwo wyraziście napisane na czytelnej prezentacji. Proszę Państwa, statystyki w takim ujęciu graficznym związane z naszą aktywnością digitalną. Co widzimy? Widzimy, że coraz więcej naszych klientów aktywnie używa kanałów zdalnych. Ten wzrost jest oczywiście wyższy, jeśli chodzi o Go Mobile, czyli naszą aplikację mobilną. Ja jestem sam jej wiernym i aktywnym użytkownikiem. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to przyjazna, nowoczesna, łatwa w obsłudze i wielofunkcyjna aplikacja. Bez udziwnień i bez rzeczy, które generalnie są niepotrzebne. W moim przekonaniu prostota czasami jest lepsza od nadmiernej finezji. Liczba tokenów cyfrowych w portfelach to pokazuje, o ile więcej naszych kart znalazło się w urządzeniach mobilnych. Tak na prostszy wyraz widać wzrost o 5% w ujęciu kwartalnym, no i plus 18% kwartał do kwartału liczba transakcji zrealizowanych blikiem i to jakby potwierdza to, co wspomniałem wcześniej, czyli nasi klienci są coraz bardziej transakcyjni w relacji z nami i będziemy dbali, żeby ten trend miał charakter stały. Tu mamy już mieszankę lepszych i gorszych wiadomości. Zacznę od tych bardziej pozytywnych. Odbitka, jeśli chodzi o produkty inwestycyjne, plus 22% kwartał do kwartału. Nie chciałbym wyrokować, że to jest początek trwałego trendu, natomiast po spadkach w poprzednich okresach no jest to pozytywne zjawisko. Wzrost transakcyjności, jeśli chodzi o karty płatnicze, potwierdza to, o czym mówiłem wcześniej. Natomiast niższa akwizycja kont osobistych, czy też niższa akwizycja klientów w obszarze MŚP czy korpo wiąże się z jednej strony z tym, że coraz mocniej stawiamy na klientów, którzy będą transakcyjnie aktywni, którzy będą traktowali nasz bank jako takiego pierwszoplanowego partnera, a w mniejszym stopniu stawiamy czy koncentrujemy się na akwizycji poprawiającej statystyki. Z drugiej strony widzimy też zmniejszoną aktywność klientów wynikającą ze spowolnienia gospodarczego, które jeszcze nie wiemy, w co się zamieni, jak głębokie będzie, jak długo będzie trwało. Jeśli chodzi o aktywność kredytową w obszarze klientów detalicznych, wspomniałem o hipotece, no tu kwartał do kwartału minus 91%, to ten rynek jest w takim stanie, w jakim jest, splot czynników, o których pewnie i Państwo słyszeli z innych ust i słyszeliście, bądź czytaliście moje w tej sprawie wypowiedzi. Wysokie stopy, więc wysoki koszt, trudniej o zdolność kredytową, mieszkania wciąż drogie, no i kredyt hipoteczny stał się takim kredytem, nazywam to obciążonym genetycznie, wokół którego zmaterializowały się różne trudne do udźwignięcia ryzyka, najpierw te związane z kredytami frankowymi, a teraz ostatnio te związane z wakacjami. Spadek kredytów gotówkowych również wyraźny, ale oczywiście nieporównywalny co do skali do hipotek. No tu widać, że nasi klienci Polacy obawiają się o swoją sytuację materialną. Wiedzą, że widzą, czują, że finansowanie jest droższe. Starają się żyć bardziej oszczędnie, no bo tej niepewności przed nami jest oczywiście bardzo wiele. Jeśli chodzi o dynamiki, no to one są wolumenowo pozytywnie, co widać w zasadzie gołym okiem, ze zwiększonymi udziałami rynkowymi. Jeśli chodzi o liczbę klientów, ona jest praktycznie bez zmian. W obszarze bankowości detalicznej dokonaliśmy, powiem żargonowo, pewnego czyszczenia portfela, zamykając relacje trwale nieaktywne. Stąd możemy nawet mówić o marginalnym spadku raportowanej liczby klientów, przy czym to jest zjawisko, którym sami zarządziliśmy, a nie jest to zjawisko wynikające z niechęci klientów na przykład do pracy z nami. Jeśli chodzi o same wyniki, to też parę refleksji. Po pierwsze, przychody znormalizowane o efekt wakacji kredytowych w zasadzie bez zmian w ujęciu kwartał do kwartału.
koszty funkcjonowania tu mocno pod kontrolą. Poziom kosztów operacyjnych w trzecim kwartale jest na zadowalającym dla nas poziomie, zwłaszcza przy tej presji, jaką mamy, presji inflacyjnej, presji wynagrodzeniowej. Kosztami będziemy zarządzać w sposób racjonalny i absolutnie ostrożny. No, dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem frankowym. Dotworzyliśmy 134 miliony złotych, także widzicie Państwo, że to budowanie rezerw postępuje i nie byłoby prawdziwym stwierdzeniem, że to koniec, co jest w miarę, myślę, oczywiste. Jeśli chodzi o kwestię zysku, zasygnalizowałem już zarówno kwotę straty, jak i kwotę teoretycznego zysku, co by było, gdyby było. No, widać na obrazku, że byłoby istotnie lepiej niż bywało wcześniej, natomiast to, co faktem jest i pozostaje, to 347 milionów kwartalnej straty. Kilka wskaźników, zacznę od tego, który znowu jest dla nas źródłem radości i satysfakcji, mianowicie koszty ryzyka, 32 punkty bazowe. Myślę, że jeden z najniższych, jak nie najniższy poziom na rynku. Potwierdza to po raz kolejny w kolejnym kwartale, że ryzykiem zarządzamy w sposób bardzo racjonalny, a jakość portfela pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Marża odsetkowa w zasadzie bez zmian. Tam dokonaliśmy pewnej zmiany strategii, jeśli chodzi o wykorzystanie swapów, o czym pewnie powiemy później, a spodziewam się zresztą, że będą tu pytania. No, zwrot na kapitale raportowany 2,3%, no to wiadomo, że nie jest to poziom dla nikogo satysfakcjonujący. Byłby dwucyfrowy, gdyby, ale jest jaki jest. No i podobnie rzecz się ma ze stosunkiem kosztów do dochodów. On w ujęciu znormalizowanym jest nadal wysoki i dla nas za wysoki, stąd prace nad efektywnością będą kontynuowane, natomiast w ujęciu raportowanym jest na poziomie, którego dawno żeśmy nie widzieli. Parę słów czy statystyk o wakacjach kredytowych. No, mam wrażenie, że ten slajd jest w miarę, jak to się ładnie mówi, self-explanatory. No, dość ciekawa może być obserwacja taka, że istotnie niższy jest procent klientów, którzy o wakacje kredytowe w jakimkolwiek wymiarze wystąpili, niż wolumen kredytów, który o te wakacje wystąpił. Wydaje się to wszakże intuicyjne. Przede wszystkim ci klienci, którzy mają większe kredyty, młodsze kredyty w efekcie, wystąpili w pierwszych falach o te wakacje kredytowe, bo tam benefit jest oczywiście największy. Ja nawet cytowałem taką obserwację w jednej z prominentnych gazet, że najwyższy kredyt hipoteczny, jaki był w naszym banku przedmiotem wakacji, to 8,7 miliona złotych. Uzysk z tych wakacji to 409 tysięcy złotych. No i na kanwie tego przypadku starałem się zwrócić uwagę polityków, pewnie przede wszystkim, czy decision makers w ogólności, czy aby rzeczywiście te wakacje zostały skalibrowane właściwie tak, aby pomóc tym, którzy pomocy potrzebują, czy też jednak poszły stanowczo zbyt szeroko. My od początku umożliwiamy klientom złożenie wniosków o wakacje na cały okres. We wrześniu wdrożyliśmy to również w kanałach zdalnych. Mimo tego są klienci, którzy występują o wakacje tylko na część należnego im okresu, stąd jakby ten obrazek można odczytać jako bardziej skomplikowany. Tyle na początek, rozgrzewkowo. Teraz makroekonomia i Michał Dybuła. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu, dziękuję Przemku. Ja postaram się trochę popatrzeć w przyszłość, bo to, co się wydarzyło i to, co się dzieje, wydaje mi się, że są dla nas dość oczywiste. Gospodarka zwalnia i prawdopodobnie w tych kolejnych miesiącach i kwartałach ta aktywność gospodarcza pozostanie bardzo słaba. Pytanie oczywiście, czy czeka nas raczej stagnacja, czy
recesja. Myślę, że pewnie to trochę wyjdzie w praniu. Tutaj tych czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na koniunkturę, jest przynajmniej kilka i one mogą oddziaływać w różnych kierunkach. Główne czynniki. Sytuacja zewnętrzna, wojna na Ukrainie wciąż trwa. Koniunktura międzynarodowa też nie wygląda jakoś specjalnie wspierająco tutaj dla polskiej gospodarki. Mniejsze niż mogłyby być środki z funduszy unijnych, to też nie pomaga przede wszystkim w kontekście inwestycji. I wreszcie last but not least, coś co chyba będzie tym takim najistotniejszym czynnikiem hamującym koniunkturę w najbliższym czasie, to bardzo wysoka, uporczywa i wciąż przyspieszająca inflacja, która w coraz większym stopniu powoduje tą erozję realnych dochodów do dyspozycji, ograniczając możliwości i perspektywy konsumpcyjne. Wydaje mi się, że to, że inflacja będzie przyspieszać w tych kolejnych miesiącach, no jest dość oczywiste. Pewnie czeka nas jakiś taki szczyt, myślę, że powyżej 20% na początku przyszłego roku. Natomiast pewnie coś, co budzi mój największy niepokój, to fakt, że oczekiwania inflacyjne zarówno sektora biznesowego, jak też i gospodarstw domowych zdają się być dość mocno odkotwiczone. No i to rzeczywiście może powodować to, że inflacja będzie z nami przez znacznie dłuższy okres niż byśmy chcieli, na co zresztą chyba też wskazuje chociażby ostatnia projekcja NBP, o której Rada Polityki Pieniężnej wspomniała wczoraj. W tym kontekście wydaje mi się, że pojawia się też oczywiście pytanie o kształt polityki pieniężnej i jej perspektywy w tych kolejnych miesiącach. No cóż, inflacja będzie przyspieszać. Po tej dwumiesięcznej przynajmniej pauzie realne stopy procentowe będą stawać się coraz bardziej ujemne i to w połączeniu z tym, że no główne banki centralne na naszym globie będą kontynuowały proces zacieśniania monetarnego, może stawiać oczywiście pytanie, czy to 6,75 na głównej stopie procentowej NBP to jest wystarczająco wysoki poziom po to, żeby również móc ustabilizować rynki finansowe, rynek obligacji czy kurs złotego. Jeśli chodzi o nasz przemysł, o nasz sektor bankowy, no to oczywiście to sprzężenie zwrotne słabszej koniunktury, gorszych perspektyw, wysokich stóp procentowych niekorzystnie oddziałuje na popyt na kredyt. O tyle, o ile tutaj sektor korporacyjny wciąż rośnie, czy popyt na kredyt w sektorze przedsiębiorstw wciąż rośnie i utrzymuje się na bardzo przyzwoitym poziomie, to rzeczywiście w tym segmencie gospodarstw domowych mamy do czynienia z bardzo istotnym wyhamowaniem i nowej produkcji, ale też i wolumenów. Ja nie chciałbym pewnie kończyć tego krótkiego speechu jakoś tak bardzo pesymistycznie, bo rzeczywiście te nadchodzące miesiące będą trudne, będą okresem pełnym wyzwań, ale tak jak mówię, żeby nie skończyć tak bardzo pesymistycznie, też pamiętajmy, że ten niefinansowy sektor prywatny, on wchodzi w tą recesję, stagnację czy okres gorszej koniunktury relatywnie mocne. Tak? Z jednej strony mamy bardzo przyzwoitą, bardzo wysoką rentowność, bardzo wysoki udział rentownych przedsiębiorstw. Płynność utrzymuje się na bardzo przyzwoitym poziomie. Podobnie sytuacja wygląda w segmencie czy sektorze gospodarstw domowych. Bezrobocie jest niskie i pewnie pomimo gorszej koniunktury niskie pozostanie, no co pewnie daje jakieś nadzieje, że w momencie, kiedy koniunktura gospodarcza się poprawi, kiedy polityka gospodarcza też będzie taka trochę bardziej spójna, że nasza gospodarka może powrócić na tory szybkiego, lecz zrównoważonego wzrostu. Dziękuję, oddaję głos Janowi Karolowi. Good afternoon, everybody. Dzień dobry Państwu.
Jak Przemek już powiedział, na koniec trzeciego kwartału trendy biznesowe były pozytywne, jeśli chodzi o portfel kredytowy, ze wzrostem do 11%, ze wzrostem 11%. Jeśli chodzi o depozyty, tutaj mieliśmy wzrost o 15,4% rok do roku. Widzieliśmy wpływ negatywny dwóch wydarzeń, o których też już prezes wspominał. 189 milionów złotych spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jeśli chodzi o wynik działalności bankowej, 3,3% rok do roku. Mieliśmy pozytywny wpływ kilku elementów, ale również parę wyzwań, na przykład koszty depozytów. To się wiązało z wpływem na płynność. Za chwileczkę jeszcze wyjaśnię szczegółowiej jeden komponent, który tutaj był istotnym dla nas czynnikiem. Duża presja wynika z rosnącej inflacji i BFG, IPS to są również dwa duże czynniki, które wpłynęły na nasze wyniki. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik kosztów do przychodów, 6-7 punktów procentowych. Jeśli chodzi o odpisy, mogę powiedzieć, że mieliśmy wysokiej jakości aktywa. Koszty ryzyka pozostają pod kontrolą. Jeżeli spojrzymy teraz szczegółowiej na portfel kredytowy, mamy kontynuację trendu z ubiegłego kwartału, wzrost o 11%. Jeżeli uwzględnimy korektę wynikającą z wakacji kredytowych, to wtedy ten wzrost byłby faktycznie na poziomie 12,1%. Rok do roku 15,5% to już jest pozytywna tendencja. Jeśli chodzi o klientów indywidualnych, widzimy tutaj, że popyt jest niższy. Wzrost na poziomie około 5% rok do roku i umiarkowany kwartalnie 1,5%. Jeśli chodzi o portfel kredytów mieszkaniowych w frankach, tutaj zaobserwowaliśmy szczyt tego negatywnego wpływu. Mieliśmy ponad 1000 przypadków pozytywnych negocjacji z klientami w związku z renegocjowaniem klientów kredytów frankowych. I to jest, to traktujemy jako sukces w naszych podejściu do tych kredytów. Jeśli chodzi o depozyty klientów, zwiększamy, wzmacniamy naszą bazę depozytową. Postanowiliśmy wzmocnić naszą pozycję płynnościową i w związku z tym zmieniamy strukturę tej bazy depozytów. Między indywidualnymi i instytucjonalnymi. Jeśli chodzi o produkty inwestycyjne, tutaj udało nam się ograniczyć spadek. Jak widzą Państwo, nastąpiło tutaj obniżenie przychodów, przepływów z produktów inwestycyjnych. Rocznie ten spadek był duży, ponad 42%, kwartalnie tylko nieco ponad 3%. Teraz wynik z tytułu odsetek. Tutaj chciałbym troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. Rok do roku, biorąc pod uwagę wpływ wakacji kredytowych,
wpływ odsetek netto. Tutaj jesteśmy na wyniku odsetowym na poziomie 0. A gdyby uwzględnić te negatywne czynniki, byłoby to minus 84%. Duży wpływ miało zwiększenie stóp procentowych NBP, koszty depozytów zwiększyły się. Zwiększyliśmy te koszty po to, żeby być w stanie zabezpieczać naszą pozycję depozytową. Mamy również rezerwy powiększone o 20 milionów złotych. Co jest związane z sytuacją na rynku kredytów hipotecznych, 29 milionów złotych. I jeszcze jeden istotny czynnik, który chciałbym szczegółowiej omówić, to zmiana naszego podejścia do zarządzania płynnością w euro. Ze względu na znaczny wzrost kosztów swapów, więc tutaj mieliśmy negatywny wpływ na wynik odsetkowy i chcieliśmy zadbać o to, żeby móc umieszczać środki na naszych kontach, a nie inwestować w portfel obligacji. Równolegle mieliśmy pozytywny wpływ, jeśli chodzi o wynik odsetkowy netto. Tutaj, jak Państwo zauważą, widać korelację. Mieliśmy również ograniczenie wzrostu wynikającego z tych zwiększonych kosztów transakcji swap. Dodatkowy negatywny wpływ z tego wynosiłby 30 milionów, gdybyśmy nie zastosowali tych środków zapobiegawczych zmieniających nasze podejście. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że poziom wpływów z opłat i prowizji był bardzo zadowalający. Kwartalnie minus 2%, ale jest to bardzo umiarkowany spadek. I jeśli chodzi o sytuację w zakresie aktywów pod zarządzaniem, tutaj też mamy dobre wyniki. To wiąże się również z powodami, dla których postanowiliśmy zmienić nasze podejście do zarządzania płynnością. Jeśli chodzi o transakcje wśród klientów, jesteśmy na stabilnym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartale, to znaczy oszczędności, jakie uzyskujemy w wyniku zmiany strategii i zabezpieczenia tych słupów walutowych, są pozytywne w tej chwili, więc widzą Państwo, że mamy pewnego rodzaju kompensację, tych zrównoważenie tego negatywnego wpływu. Wyniki z działalności inwestycyjnej również tu były uwzględnione koszty operacyjne i amortyzacja plus 24,3%. Widzimy tutaj ogromną presję inflacyjną i dodatkowe koszty regulacyjne, które ponieśliśmy w tym roku w związku z utworzeniem IPS-u. Kwartalnie udało nam się, kwartał do kwartału udało nam się utrzymać ten spadek pod kontrolą. Więc jeżeli wykluczymy te wszystkie koszty przewalutowań, zmiana modelu operacyjnego, modelu działania przekłada się na spadający trend pod względem tych kosztów przewalutowań. Odpisy netto z tytułu utraty wartości to nie jest nowe, to jest coś, o czym mówiliśmy wcześniej. Lekki wzrost rok do roku, 14,
3%, co pokazuje, że nasza polityka kredytowa oraz jakość portfela są bardzo dobre. Dokonaliśmy korekt naszej metodologii. Pierwsza to tak zwana modyfikacja post, która dała nam 11 dodatkowe rezerwy 37 milionów złotych i kolejna rezerwa to zmiana modelu i jego dokładności, jeśli chodzi o parametry takie jak LGD, co dało nam 16 milionów pozytywnego wpływu. Jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego, NPL, brak tutaj spadków, co jest dobrym wskaźnikiem. Jeśli chodzi o sentyment dla rolników, NPL, lekki wzrost, ze względu na to, że portfel ten spada. NPL już spadało od pewnego czasu i mamy tu ekspozycję w zakresie rolnictwa. Jeśli chodzi o fazy, faza druga nie przyniosła jakichś dużych zmian. Ewolucja nie jest ujemna, wręcz doszło do lekkiego wzrostu. Jeśli chodzi o fazę drugą, instytucjonalną, leasing i ekspozycje przeniesione z fazy pierwszej na fazę drugą. Teraz adekwatność kapitałowa, nadal powyżej minimum regulacyjnego. Negatywny wpływ z dwóch wskaźników, mianowicie drugi czynnik to znaczący negatywny spadek wartości portfela obligacji. Podsumowanie, proszę Państwa. Ciśnie mi się na usta przede wszystkim jedno słowo. Niepewność, nieprzewidywalność. Bo żyjemy w takich czasach i w takim świecie, w którym przewidzenie tego, co będzie za kwartał, nie mówiąc już, co będzie za rok, jest praktycznie niemożliwe. A czasy, kiedy spokojnie przewidywaliśmy z dokładnością do trzeciej cyfry po przecinku kurs walutowy za 5 lat, dawno odeszły do lamusa. Mamy wojnę w Ukrainie, mamy wysoką inflację, mamy spowolnienie, które zamieni się lub nie w recesję, a jeżeli tak, nie wiemy jak głęboką, jak długą. Mamy kryzys energetyczny, przed nami zima, nie wiemy jak dotkliwa będzie zima i jak naprawdę będzie z surowcami energetycznymi, zarówno pod względem dostępności, jak i ceny. Bardzo wiele czynników definiuje tę niepewność. To, co moim zdaniem ważne dla naszego banku, to to, że jesteśmy organizacją zwinną, która umie się dostosowywać bardzo szybko do nowych realiów. Pokazaliśmy to tuż po wybuchu pandemii COVID-19, gdy zaczęły się lockdowny. Pokazaliśmy to w sytuacjach, kiedy pojawiały się nowe wyzwania regulacyjne. I wierzę, że w tych burzliwych czasach również radę sobie damy. Będziemy kontynuować naszą transformację technologiczną. Tu wciąż mamy sporo do zrobienia, aczkolwiek z postępów osiągniętych do tej pory jesteśmy zadowoleni i dumni. Będziemy mocno koncentrować się na zrównoważonym rozwoju, na ESG. Będziemy z troską podchodzić do naszych klientów, niezależnie od segmentu, wiedząc, że są w napięciu, są w stresie i pewnie niektórym będzie ciężej niż do tej pory i naszą rolą jest być z nimi w tych trudnych momentach.
zobaczymy, co przyniesie życie. Wierzę, że bank jest dobrze przygotowany do przebrnięcia przez trudniejsze okresy, a one się przecież kiedyś skończą, zaświeci słońce i znowu będzie dobrze. Dziękuję bardzo i czekamy na pytania lub komentarze. Dzień dobry, Adam Sofuł, SB News. Zgadzam się, że bardzo trudno jest prognozować cokolwiek, ale czy mógłbym zapytać chociaż o orientacyjną, spodziewaną skalę pogorszenia portfela i wzrostu kosztów ryzyka? I pytanie dodatkowe do tego, jeśli chodzi o kredyty korporacyjne, to no naturalne, że pewnie małe i średnie firmy sobie będą radziły gorzej, ale które panu zdaniem branże są najbardziej zagrożone? Drugie pytanie króciutkie. Czy macie jakieś szacunki, co robią ludzie z tymi pieniędzmi z wakacji kredytowych? Innymi słowy, czy nadpłacają te kredyty? Czy te pieniądze w jakiś sposób wracają do was? Jaka by to była skala zjawiska? A trzecie to nowa stawka referencyjna. Czy się przygotowujecie, jak się przygotowujecie? Dziękuję. Może od tyłu zacznę. Oczywiście, że się przygotowujemy do nowej stawki referencyjnej. Jesteśmy uczestnikami prac nad tym. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z innymi bankami, ze Związkiem Banków Polskich. No po prostu ta reforma się posuwa do przodu. Ona się wydarzy. Przyszła do nas przez zaskoczenie. No dobrą wiadomością jest to, że w efekcie prac Narodowej Grupy Roboczej to nie 1 stycznia 2023 roku, a raczej 1 stycznia 2025 roku będzie momentem, w którym obowiązująca stawka obecnie zostanie zastąpiona nową. Myślę, że tu nic szczególnego nie da się powiedzieć. Pytanie pierwsze było o koszty ryzyka i przewidywania. My nie podajemy przewidywań ani żadnych, mówiąc ładnie po polsku, forward looking numbers. Natomiast mogę powiedzieć, że prowadzimy w zasadzie nieustanny przegląd portfela i on nie wykazuje, przynajmniej na razie, powodu do niepokoju. My ten portfel budowaliśmy w sposób bardzo staranny, konserwatywny. I pod tym względem jesteśmy dobrej myśli. Tam był drugi człon tego pytania. Które branże będą? Ja myślę, że to, co nam... Myślę, że to, co grozi naszej gospodarce, to spadek konsumpcji czy popytu wewnętrznego. Spoglądam w prawo, widzę kiwającą głowę Michała Dybuły, więc chyba nie mówię bredni. No i de facto te branże, które są zależne od aktywności konsumentów, będą pod szczególną presją. Natomiast tak jak Michał powiedział wcześniej, polskie firmy generalnie, ja wiem, że to jest spojrzenie z helikoptera, są w wyjątkowo dobrej kondycji i dobrze przygotowane do trudniejszych czasów. Także nawet spadek sprzedaży, czy istotny spadek sprzedaży wcale nie musi przełożyć się na poważne problemy. A mogę też powiedzieć tak troszkę mniej oficjalnie, że w rozmowach z przedsiębiorcami, które prowadzę zarówno stricte biznesowo, jak i towarzysko, ja nie słyszę jeszcze głosów takich pełnych dramaturgii, a nawet zdarza mi się słyszeć głosy no takie pełne optymizmu, czy wnoszące optymizm pod tytułem zatrudniamy, planujemy inwestycje. A że jeszcze taka refleksja a propos tej niepewności tego, co się może zdarzyć. Ja myślę tak. Pewnego dnia wojna w Ukrainie się zakończy. I ja wierzę z pewnością, jak my tu wszyscy, że ona się zakończy dobrze dla Ukrainy, dobrze dla demokratycznego, liberalnego świata. W momencie, w którym się to wydarzy, spodziewałbym się no, takiego wybuchu euforii, zupełnej zmiany nastrojów, spadku tego napięcia, która ta wojna, zwłaszcza
W przypadku bezpośrednich sąsiadów kraju, w którym się toczy, wywołuje, co może istotnie pobudzić pozytywną energię, a w konsekwencji taką odwagę również biznesową, bo ja uważam, że kryzysy są w dużym stopniu wywołane psychologią, emocjami, głową. Więc jeżeli tę głowę oczyścimy z obaw geopolitycznych, to ona może mieć dużo więcej animuszu i zapału do tego, żeby zająć się pozytywnie biznesem i gospodarką. Dużo mówię, więc drugiego pytania już kompletnie nie pamiętam. Powiem wprost, ja nie mam pod ręką analiz na ten temat, ale to też mówiłem chyba po pierwszym miesiącu tych wakacji, że i były nadpłaty, i duży wzrost wydatków restauracyjnych, i wydatków typu AGD. Natomiast, jak powiedziałem, nie mam i chyba mieć nie mogę w krótkim czasie dokładniejszych analiz. Natomiast oczywiście te zjawiska niewątpliwie występują. A moim zdaniem te nadpłaty nie powinny występować w znaczącej skali, gdyby wakacje były skalibrowane tak, aby pomagać potrzebującym. Jeśli nie ma pytań z sali, to mamy pytania po drugiej stronie ekranu. Jan Marcinkowski. Dzień dobry. Czy bank planuje dołączyć do blika zbliżeniowego na Androidzie, tak jak ING, PKO BP, Santander, Alior Bank, mBank i Santander? Jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej? Powiem tak. To, że kilka banków to wdrożyło, nie przekonało nas jeszcze, że jest to priorytet. Pracujemy obecnie nad wdrożeniem blika dla przedsiębiorców, dla klientów segmentu mikro, więc na dzisiaj nie odpowiem, kiedy blika na Androida zbliżeniowego będziemy mieli w ofercie. Jacek Ramotowski, Interia. Czy widzą Państwo tendencję, że ludzie przenoszą środki z depozytów złotowych na walutowe? Może ja odpowiem, bo te dane są ogólnie dostępne. Można je na stronie Narodowego Banku Polskiego sobie miesiąc po miesiącu przeanalizować. No i rzeczywiście jest tak, że od momentu wybuchu pandemii, pojawienia się takich dodatkowych czynników niepewności, a zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, rzeczywiście ta struktura depozytów nieco się zmienia. Rośnie udział depozytów walutowych i pewnie no to jest taka trochę naturalna reakcja związana z tym, że pewnie ten udział tych depozytów walutowych przez gospodarstwa domowe był uważany przed wybuchem tych dwóch kryzysów za niewystarczający. Natomiast no to nie jest tak, znów mówiąc tutaj o danych dla całego sektora bankowego, że znajdowalibyśmy się, no nie wiem, na jakiejś takiej eksplozywnej dynamice, która przynajmniej z punktu widzenia takiego makroekonomicznego budziła jakieś istotne zaniepokojenie. I kolejne pytanie od pana Jacka Ramotowskiego z Interii. Obligacje BGK i PFR mają być zwolnione z podatku bankowego. Czy państwa bank ma zamiar wykorzystać te okazje i zaangażować się w te instrumenty? Zobaczymy. Bank zanotował spadek, przepraszam, subiektywnie o finansach. Bank zanotował spadek niemal od zera do zera akcji kredytowej hipotecznej. Jak długo to zamrożenie potrwa? Jaki może mieć wpływ na rentowność banku? Po pierwsze,
Chciałbym Państwu przypomnieć, że popyt na tego rodzaju kredyty zmniejszył się istotnie. Ludzie stali się bardziej wybiórczy, jeśli chodzi o kredyty, ale to się przekłada również na zmiany na rynku, która nie jest jakaś gigantyczna. Ludzie dostosowują się do rynku, to jest dla nas też nowy parametr i my również zamierzamy się dostosować do zmieniającej się sytuacji. Trochę bardziej makroekonomicznie wydaje się, że rzeczywiście ten popyt na kredyty hipoteczne rzeczywiście mocno reaguje na stopy procentowe. Wiemy, że mamy do czynienia z takim produktem bardzo wieloletnim, więc ten procent składany i te ostateczne koszty kredytu mają istotne znaczenie. No ale dochodzą do tego też takie czynniki zupełnie inne, związane z potrzebami mieszkaniowymi. My wciąż jako gospodarka narodowa, jako kraj cierpimy na niedostatek mieszkań. Tych mieszkań mogłoby być więcej, żeby te społeczne potrzeby móc zaspokoić. Co z kolei pewnie sugeruje, że w momencie, kiedy stopy procentowe będą troszkę mniej bolesne dla gospodarstw domowych, że popyt na kredyt hipoteczny w związku właśnie z tymi niezaspokojonymi potrzebami społecznymi odnośnie mieszkań, domów, że to się pojawi. Natomiast no pewnie dzisiaj trudno jest powiedzieć, że to będzie, nie wiem, za rok, czy za półtora roku, czy może za 9 miesięcy, ale w którymś momencie ten popyt rzeczywiście się pojawi, bo tych mieszkań my wciąż, jak na nasze potrzeby, naszego kraju, mamy za mało. Za mało w myśleniu takim, że każdy musi mieć mieszkanie własne. I my mamy pewne uwarunkowania kulturowe, jak domniemuję, które tworzą swoisty imperatyw. Mieszkania właścicielem trzeba być, podczas gdy wiele krajów Europy Zachodniej, nie wspominając o Stanach, bazuje na wynajętych mieszkaniach. I być może warto też taką dyskusję w przestrzeni publicznej prowadzić, czy rzeczywiście mamy wszyscy być przekonani, że mieszkanie trzeba kupić i mieć, czy też można po prostu je wynajmować. A tak filozoficznie, a nie wynikowo. Trigon. Skąd rekordowo niskie koszty ryzyka w obliczu spowolnienia makro? Czy była jakaś sprzedaż portfela NPL z pozytywnym wpływem na wyniki? Nie było takiej sprzedaży. Trigon. Z czego wynikał spadek kwartał do kwartału przychodów odsetkowych z papierów dłużnych i instrumentów pochodnych? Mam wrażenie, że myśmy to wyjaśniali, że Jean-Charles to wyjaśniał w trakcie prezentacji. Wynika to z dwóch czynników. Jest to wynik zapotrzebowania, ale też zapotrzebowania na ochronę, zabezpieczenie tych produktów. I POPEMA. Marży odsetkowej, zakładając, że koszty i znak zapytania. Ja bym chciał zacząć od jednego parametru, który jest związany ze zmianami stóp NBP. Nie wiemy, jak sytuacja będzie się rozwijała w przyszłości. Wiemy w tej chwili, że mamy do czynienia z rosnącymi kosztami depozytów. Więc powiedziałbym, że na tym etapie możemy zakładać, że osiągamy szczyt pod tym względem i to jest napędzane rosnącymi kosztami depozytów. I kolejne pytanie z IPOPEMY. Ile wynosił wpływ COVID-19 quick fix na współczynniki kapitałowe? Ile wyniesie rezerwa na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q22? Q4 22.
COVID quick fix translated into equity ratio? Wpływ COVID-a był to 44 punkty podstawowe, a rezerwa na wsparcie kredytowe w czwartym kwartale, nie pamiętam, ale nieduża chyba. To, co zakomunikowaliśmy rynkowi, to było około 50 milionów złotych za wsparcie. Tutaj mam problem. Więc techniczny problem. Mówiliśmy o 50 milionach złotych na początku. Pamiętajmy jednak, że potencjalnie będzie miała na to wpływ kontrybucja pierwotna. Musimy w takim razie się spodziewać, że ten wpływ będzie większy niż co dotychczas ujawnialiśmy. Zdaje się uatrakcyjnić warunki ugód frankowych w perspektywie potencjalnie negatywnego wyroku TSUE w przyszłym roku. To ja chętnie jednak odpowiem na to pytanie, choć pewnie Jean-Charles też by chciał. Po pierwsze, ja bym nie mówił o tej perspektywie negatywnej wyroku TSUE. Zobaczymy, jaki ten wyrok będzie. Pewnie możemy spodziewać się go, przypuszczam, w drugim kwartale przyszłego roku. My, jak wcześniej powiedzieliśmy, realizujemy program pilotażowy ugód. Te ugody są indywidualnie negocjowane. Będziemy dostosowywać zarówno program pilotażu, jak i proponowane warunki do realiów, w których funkcjonujemy. Natomiast byłbym daleki od pesymizmu dotyczącego przyszłorocznego wyroku TSUE. I to było ostatnie pytanie. Dziękuję. To może jeszcze jakieś padnie z sali bądź przestrzeni zdalnej. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, a nie widzę, nie słyszę, to bardzo serdecznie dziękuję w imieniu zarządu banku BNP Paribas Bank Polska za udział w dzisiejszym spotkaniu. Z góry zapraszamy na kolejne. No i polecamy się Państwa uwadze, gdyby pojawiły się dodatkowe kwestie bądź pytania w międzyczasie. Wszystkiego dobrego.